Jest na pewno ciężej niż myślałam. Na pewno dowiaduję się o mięśniach, które w ogóle nie miałam pojęcia, że istnieją w moim ciele. Kontuzją jest ciężko trenować, bo jednak każda godzina się liczy treningu, a ja muszę zrezygnować z wielu. Dwa dni odwołane są cztery treningi dla nas, więc troszeczkę jesteśmy zestresowani, ale mam nadzieję, że widzowie mi to wybaczą, że jednak pierwszy odcinek, mogę jeszcze dać siebie więcej w przyszłym odcinku, jeżeli zagłosują, ale jedyne co mnie martwi to, że czuję, że zawodzę swojego partnera. Nie tyle co siebie, ale że dostał taką uczestniczkę, która po prostu jest cały czas zepsuta. Wspomniałaś o Adamie, o twoim partnerze. Jak wy się dogadujecie? Jaka była wasza reakcja? Jaka była twoja reakcja, kiedy po raz pierwszy się spotkaliście? No byłam w lekkim szoku i słyszałam o nim i o jego osiągnięciach w tańcu. Może więcej o osiągnięciach w tańcu niż o aktorstwie, więc byłam przerażona, że będzie naprawdę ciężko. No i jest ciężko, ale nie kłócimy się, nie ma żadnych niemiłych sytuacji. Delikatnie wszystko mówi, grzecznie i tłumaczy i ma ogromną cierpliwość do mnie. I tak jak mu powiedziałam w pierwszy dzień, jestem bardzo leniwa. Powiedział dzisiaj, zauważyłam, że jesteś bardzo leniwa, tak jak mnie ostrzegałaś, więc on musi mnie tam czasami, jak padam na ziemię, to podchodzi i mnie podnosi. No ale wychodzi z tego, co wiem. Tak, wychodzi fajnie, bardzo fajna atmosfera, dogadujemy się, różnica wieku totalnie nam nie przeszkadza i jest bardzo fajnie.